pokażę dzisiaj kolejne modowanie z auta na auto. No jest na pewno lepsze niż to, które pokazywałem ostatnio. Czy trzeba tam klikać ten guzik i kręgi spamować, a tu potrzebujemy tak. Dołączamy do kogoś z innym trybem celowania, a nawaki, to już w standardzie. No potrzebny nam jeden znajomy, znajomy odpala nam już jakąś misję. My tu jak dołączamy do kogoś z innym trybem celowania, pierwszy komunikat potwierdzamy, drugi anulujemy, podchodzimy do tego okienka, klikamy strzałkę w prawo, dołączamy do znajomego na misji. Jak mamy ten komunikat, znajomy opuszcza misję, my go potwierdzamy, dostaniemy drugi, na drugim czekamy, aż usłyszymy takie trzy razy bum. Ja tu czekałem za długo, dlatego mi to nie wyszło. Jeżeli nie wyszło, tam wciągnie was do areny, żeby obserwować te wydarzenie. Wychodzicie z tego, powtarzacie, czyli dołączacie do kogoś z innym trybem celowania. Dołącz do gry. No PlayStation może tam używać anawaków, oni są na sesji dla zaproszonych i nie wczyta. Tu znajomy będzie musiał nam opuszczać na Xboxie. No ale pierwszy komunikat potwierdzamy, drugi anulujemy. Podchodzimy do tej kasy, klikamy strzałkę w prawo tutaj. Dołączamy do znajomego na misji. Może być to tytaniczna, może być jakaś tam inna. Jak mamy ten pierwszy komunikat, znajomy opuszcza, my go potwierdzamy. I tutaj raz, dwa, trzy razy bum, potwierdzamy. Powinniśmy być bez minimapy. To jak się zgliczować, też pokazywałem w jeszcze wcześniejszym modowaniu. Bo jesteśmy bez minimapy, wszystko gra. Znajomy teraz wysyła nam zaproszenie do tego klubu samochodowego. Tu rozpoczynamy sprint, czy to my, czy znajomy. Zaprasza was do sprintu. Znajomy wysyła zapkę do tego sprintu, my ją przyjmujemy, wyciągamy telefon, dzwonimy do mechanika i na garażach zostajemy. To jest na pewno to razy lepsze jak tamto. A możecie mieć też problem zgliczować się przy tej arenie, ale też jest to do ogarnięcia. Gdzie tam sprint się rozpoczyna. Czekamy na te odliczanie. Jeden, poszli. Teraz tak, możemy przytrzymać sobie raz ten guzik Y, niech nas tam odrodzi. I teraz jedziemy po prostu utopić samochód, tak jak to kiedyś tam już było. Wjeżdżamy do wody, zrobi się szary ekran, wtedy klikamy A na Xboxie, X na PlayStation, żeby wezwać sobie ten samochód, który chcemy zmodować. Tu akurat za pierwszym razem mi nie wyszło, ale to nic się nie dzieje. No wjeżdżamy do wody, możemy jeździć tu na płciźnie, możemy od razu skoczyć na głęboką wodę. Zrobi się szary ekran, klikam A. Nie załapało, mechanik się nie odezwał, to po prostu powtarzam. No muszę go utopić drugi raz. Jak tam wskoczę do wody, zrobi się szary ekran, kliknę tą literkę A, ten guzik A na Xboxie. Usłyszę mechanika, że mi tam powie, że przyprowadzi mi tą furkę, pasuje, dostaniemy czarny ekran, będziemy znowu dołączać do kogoś z innym trybem celowania, czyli tam skakuje do wody, szary ekran, klikam A, by usłyszeć mechanika, mam czarny ekran, dołączamy do kogoś z innym trybem celowania, pierwszy komunikat potwierdzamy, drugi anulujemy i jesteśmy w świeżo zmodowanej furce.
tam trzeci komunikat wyskoczył, też go potwierdzamy. No i jest świeżo zmodowana furka. No żeby zapisać, musimy opuścić ten sprint i udać się do mechanika, zmienić w aucie cokolwiek. Auto jest już na 100% zapisane, zmodowane. Może w kolejnym filmiku pokażę, jak tam użyć, albo nie, Magic Slota do aut. Chociaż nie wiem, ile osób to ma, ale no, wrzucę, nagram, pokażę, jak to teraz robić na nowych generacjach, bo jest problem z odłączaniem internetu. Działało to przed tą zimową aktualizacją o wiele lepiej, teraz niestety działa to znacznie gorzej i trzeba będzie używać netcarda. Także w kolejnym filmiku pokażę, jak tam wrzucić na przykład tam no, chociażby tapicerkę do samochodu przez ten Magic Slot. Także do zobaczenia, pozdrawiam, elo!